Moja ostatnia historia. Przed Olą spotykałem się z dziewczyną, która miała chłopaka. Spotykała się ze mną bez jego wiedzy, była u mnie, a powiedziała mu, że jest u koleżanki. Ona podała mu adres, na którą miał ją odebrać. I on miał po nią podjechać, ona miała zejść. Ale on wszedł do góry i spotkał nas, jak się żegnaliśmy w drzwiach. No i chciał się na mnie rzucić, ale ja zdążyłem zamknąć drzwi i stał przez godzinę i pukał, ale w końcu sobie pojechał. I nigdy więcej się z nią nie spotkałem. Prawda. Fałsz. Prawda. Słyszałam tę historię. Jeszcze godzinę? No stał i pukał.